znosimy tylko zapis na okres pandemii, tak? No bo w tym przyszłym wtedy pandemia nie, jest to już inny, będzie leciał wtedy. Jeszcze tylko wtedy mogę... Nie, no nie, pan... Panie Robercie, przechodzimy. Panie, nie, rację, wie pan, jak teraz to wygląda wszystko? A wy jeszcze dobrze podnosicie państwo tutaj, chcecie podnieść podatki tym przedsiębiorcom. Dobrze, pan Marek się wypowiedział, że jest tak przeciwny, nie chce nawet słyszeć o tym pańskim. Dość, dość. Kto jeszcze w tej sprawie? To jeszcze nikt. Przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały 113. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim, pani Karkuli, nie ma pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Pani Dorota. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał za. Pani Józefa Świetana. Jestem za. Pan Wójtowicz Rafał. Przeciw. Pan Rudy jest przeciw. Teraz gdzie to jest przeciw? Tu. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem głosów pani za. Pani Dorota Majerczyk. Jest? Wstrzymuje się, wstrzymuje się. Wstrzymuje się, dobrze. Teraz dwa, trzy, cztery, pięć, przeciw i jedna wstrzymała się, czyli 8 głosami pozytywnie zaopiniowane. Projekt przechodzi do realizacji. Proszę.